Dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie ze statystyki opisowej, dokładniej z wszechstronnej analizy struktury, dokładniej jeszcze raz z miar klasycznych i jeszcze raz z miar tych przeciętnych, podstawowych i zróżnicowania. Dokładnie chodzi o to, że chcemy policzyć, jaka jest średnia, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności, ale na podstawie danych indywidualnych, takiego pojedynczego szeregu, gdzie mamy kilka liczb i trzeba te wszystkie trzy miary policzyć. Jeżeli założymy, że to jest obrót w milionach złotych i one wynoszą w konkretnych latach 26, 27, 27, 30, 26, to na pewno widzimy, że te wartości nie są takie same i na pewno średnia nie musi wychodzić ani po przecinku, ani bez przecinka, tu nie wiadomo ile wynosi ta średnia, ale na pewno jest w zakresie od 26 do 30. Jeżeli pytanie brzmi, jaki był przeciętny obrót w tej firmie, to oczywiście mam zadanie, które ja wycięłam, żeby było tylko dotyczące jednej firmy. Jaki był przeciętny obrót, jakie były, powiedzmy, jaka była zmienność i obliczenia wykonujemy po kolei następujący sposób. Musimy na początek zapisać wszystkie nasze wartości, jakie mamy, że tu mamy 5 liczb, to jest tylko kolejność tych liczb i numer liczby, a tu są kolejne wartości. Nie są ustawione w sposób uporządkowany, bo w przypadku miar klasycznych jak średnia i wszystkie inne na niej bazujące nie ma konieczności ustawiania liczb w sposób rosnący. Wiemy, na pewno warto podsumować taką kolumnę, że wynosi wartość tych wszystkich, suma tych wszystkich liczb 136. I teraz kolejnym krokiem będzie do policzenia jakby kwestia różnic. Od każdej wartości odejmujemy średnią. No więc w tym momencie musimy sobie właśnie policzyć tą średnią. Średnia arytmetyczna w przypadku tych indywidualnych 5 liczb to jest zawsze, tak jak widzicie, znaczek sigma. Od pierwszej wartości do ostatniej ja sumuję wszystkie elementy xi, czyli elementy z tej kolumny i dzielę przez to, ile ich mam. Więc jeżeli wiem, że suma wszystkich elementów jest 136, to dzielę przez 5 i mam średnią arytmetyczną 27,2 i kiedy mam możliwość, to zawsze wszystko staram się jak to w statystyce zinterpretować, czy ktoś pyta o to, czy też nie. Ale jeżeli pytanie brzmi, jaki był przeciętny obrót, to ktoś chce jakiś ćwiczeniowiec, wykładowiec nie tylko się dowiedzieć, jaki jest liczbowy wynik, ale również oczekuje od nas interpretacji. To jest rzecz podstawowa i niezbędna do zaliczenia przedmiotu. A więc piszemy jasno i klarownie. Średni obrót w takiej i takiej firmie wynosił przeciętnie, co jest bardzo ważne, 27,2 miliona złotych. Musimy pisać zarówno jednostki, jak to słowo przeciętnie. I wracając do naszej tabelki, tutaj mam do policzenia różnicę. Trzeba odczytać ze zrozumieniem. Od każdej wartości muszę odjąć średnio. Ten symbol może tu nie jest zapisany z kreseczką, ale generalnie chodziło nam o tutaj podstawianie średniej arytmetycznej. I teraz kolejno od każdej wartości 26, 27, 27, 30 i 26 od każdej po kolei odejmuję 27. No i więc liczę 26 minus 27 i 2 mam wynik. 27 minus 27 i 2 mam wynik. I tak kolejne liczby, każdą od każdej z nich odejmuję 27 i wpisuję tutaj wynik. Po co to się liczy? Do tego, żeby obliczyć wariancję. Wariancja jest kolejną miarą, którą tu potrzebujemy, powiedzmy, wyznaczyć, bo pytanie brzmiało, pytanie było o zmienność, czyli które obroty wykazują większą zmienność. Jeżeli porównujemy dwie firmę pod względem obrotów, to zarówno byśmy dla każdej z nich i pierwszej, jak i drugiej musieli wyznaczyć odchylenie standardowe. Ale żeby mieć odchylenie standardowe, ja najpierw muszę mieć wariancję. Dlatego najpierw policzyliśmy różnicę od średniej, a potem każdą z tych różnic ponosimy do kwadratu. Czyli wbijamy na kalkulatorze, bez minusa już wystarczy, 1,2 razy 1,2 albo 1,2 razy i równa się. To dokładnie otrzymamy 1,44, potem 0,2 do kwadratu, kolejne 0,2 do kwadratu, 2,8 do kwadratu i na końcu dla ostatniej liczby też liczymy i podsumowujemy. Dlaczego? Ano dlatego, żeby policzyć odchylenie standardowe. Bo musimy pamiętać o tym, że odchylenie standardowe
jeżeli chcemy je policzyć, to najpierw musimy policzyć tak zwaną wariancję. To, co tutaj się faktycznie znajduje pod pierwiastkiem tego odchylenia standardowego, to jest wariancja. Ono nie ma samo w sobie interpretacji, ale jest takim jakby narzędziem do policzenia ostatecznie odchylenia standardowego, dlatego zgodnie ze wzorem na S od X muszę mieć sumę różnic i czego? Jak od każdej wartości odejmuję średnią i podniosę do kwadratu i dopiero na końcu jest suma. Dlatego 10,8 jest jako suma tak podpisanej kolumny. I dzielę to przez pierwiastek, czy dzielę to przez liczbę obserwacji, z ilu był liczony ten wynik, czyli 5, i z całości biorę pierwiastek, mam 1,47. I teraz musimy zawsze pamiętać o tym, że w statystyce interpretujemy, co się da. Czyli jeżeli pytanie brzmiało, jaka była zmienność, no to musimy policzyć miary zmienności, zróżnicowania, odchylenia, zróżnicowania, dyspersji. Te wszystkie miary dotyczą zmienności. To jest jedno i to samo, tylko różne nazwy na badanie zmienności. Zróżnicowanie, dyspersja, rozproszenie. To są cztery nazwy dotyczące miar typu albo klasycznych, albo pozycyjnych. My akurat tutaj mamy do policzenia to za pomocą miar klasycznych. Bo pamiętajcie o tym, jeżeli nie jest jasno powiedziane, za pomocą których miar macie policzyć zróżnicowanie, no to domyślnie się raczej stosuje miary klasyczne. Chyba że jest jasno powiedziane, że mają być to miary pozycyjne lub dokładnie klasyczne. I teraz wracając do tematu, jak było pytanie o zróżnicowanie, to interpretujemy w ten sposób, jak nasza cecha, czyli poziom obrotu w firmie, różnił się od średniej obrotu w tej firmie przeciętnie o 1,47 miliona złotych. Oznacza to tyle, że jeżeli średnia wynosiła 27,2, a przeciętnie nasze lata posiadają, cechowały się obrotem o tyle niższym lub wyższym od tej średniej. Czyli można powiedzieć, że typowy obrót w typowym roku, obrót zawiera się między 27,2 minus 1,47, a 27,2 plus 1,47. To były wartości typowe, czyli typowy w typowym roku i ostatnią miarą, która potrafi nam określić, czy to zróżnicowanie jest dla nas znaczące, czy też nie, jest współczynnik zmienności. On po prostu procentowo zamienia te 1,4, pozwala nam stwierdzić, czy 1,4 w porównaniu do 27,2 stanowi o dużym zróżnicowaniu, o dużych odchyleniach, czy też o małym. Więc jeżeli podzielę odchylenie standardowe przez średnią i zamienię na procent, czyli razy 100%, to widzimy w tym momencie, że wynik jest 5,403, czyli mogę powiedzieć, że procentowo to jest niewielka zmienność, bo my mówimy, że niewielka zmienność na przykład jest do 30%, jeżeli wynik współczynnika zmienności zawiera się do 30%, między 30 a 60% wartości współczynnika zmienności, ja już mogę mówić o całkiem znośnym, umiarkowanym zróżnicowaniu, czyli że wartości między sobą są bardzo zróżnicowane, gdy już na przykład przekraczają 60%. A więc mogę powiedzieć, że poziom tego obrotu w tej firmie wynosi przeciętnie to zróżnicowanie 5,403%. Najlepiej w statystyce zapamiętajcie zaokrąglić do 3 miejsc po przecinku. Więcej to już nie ma sensu. A 3 to jest takie optymalne, a 2 to jeszcze jest za mało. Jeżeli, pamiętajcie, byście mieli zadanie na porównanie zróżnicowania między dwoma zbiorowościami, na przykład kobiety, mężczyźni pod względem wzrostu czy też wagi, to musicie najlepiej porównać między sobą dwa współczynniki zmienności, bo tylko dzięki temu jesteście w stanie określić, kto ma faktycznie procentowo w porównaniu do swojej średniej większe zróżnicowanie. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.